Dzisiaj gotujemy ramen. Od czego zaczynamy? Od soku. Wegańskiego. Soczek ci przyniosłam wegański. Sok nie może być inny niż wegański. Mhm. Bo tak zaczęłam dzień, robiłam na wyciskarce wolnoobrotowej, także będzie pyszny. Domowy. Ale tak naprawdę dzisiaj odcinek kręcimy dla wegan, wegetarian, bo takie były też prośby. A na prośbę Poluxa szczególną kręcimy odcinek z naszym ramenem, czyli wegetariańskim. Tak, wegetariańskim, bo z jajkiem go podajemy, ale dla wegan też jest możliwy. No nawet to jest smaczny wegański sok, powiem ci. Wegański sok. No i co? I będziemy dzisiaj wam zdradzać przepis nasz autorski na ramen wegański. Tak naprawdę rameny w Japonii są tylko mięsne, ale powiedzmy, że wszystko się robi fusion i eksperymentujemy i weganie też muszą coś jeść, a ramen stał się na tyle popularny, że polubili go nawet tak, weganie. Nawet weganie go polubili i my będziemy dzisiaj taki robić. Natomiast rameny mamy dwa, Pantai, Chintai. Paitan to jest taki kolagenowy wywar mięsny, a Chintai jest taki przeźroczysty, czyli zwykły bulion. Natomiast my z naszym ramenem wegańskim chcemy dorównać temu paitanowi tak naprawdę, bo robimy go dzisiaj na bazie różnych warzyw, ale będziemy z tego robić zupkę krem, czyli taką bazę bardziej konkretną. Więc startujemy. Dużo składników jest dzisiaj. Więc danie bardziej dla wymagających. Na pewno się trzeba do tego przygotować merytorycznie, bo dość dużo czasu może on zająć w przygotowaniu. No, ale nie trudno zliczyć te składniki. Składników jest dużo, ale tak, startujemy od bulionu zawsze, dlatego tak. Czyli tak, zaczynamy od bulionu. Do bulionu dodajemy kombu, to jest glon, dość gruby, na 2,5 litra wody taki kawałek kombu nam wystarczy. Później dajemy kawałek selerka naciowego, por i imbir i czosnek, który tu widzicie, dopiero wykorzystamy za chwilkę. Lecimy dalej. Batat pokrojony w kosteczkę. Używamy tak mniej więcej 80 gram na 2,5 litra wody, czyli na 4 porcje. Później mamy dynię Hokkaido. To jest połóweczka, która nam została. Też mniej więcej 80 gram. Tutaj mamy marchewkę i rzepę białą. To jest inaczej daikon, czyli rzepa biała. Jej dajemy troszeczkę mniej, 50 gram, marchewki koło 80. I to jest wszystko, co dajemy na początku do bulionu. W dalszej części mamy rzeczy, którymi wykańczamy ramen, czyli tak, grzybki shiitake już zamarynowane, bambus, który będziemy również marynować i zrobimy z tego menme. Tutaj mamy makaron ramen, on jest taki, on jest na bazie mąki pszennej i wody alkalicznej przygotowywany. Ta woda alkaliczna, czyli ten węglan sodu i potasu, w proporcjach on powoduje, że bez użycia jajka on ma taki fajny kolor żółto-brązowy. Dymka, jajeczko już zamarynowane, ale będziemy o tym mówić, jak je zrobić. Tutaj jest tempeh, który my dodajemy do naszego ramenu, już zrobiony z dobanjian pastą i z cebulką. Pak choi, liść pak choju. I tutaj jest musztardowiec, czyli taka kapusta chińska, którą się kroi, siekamy ją z shichimi togarashi, podajemy i cebulka, cieciorka. Ona będzie również użyta do bulionu i tutaj o tym będziemy mówić już w dalszej części odcinka. I to są wszystkie warzywa, które wrzucamy do gara, więc ja je wrzucam już. I nastawiamy na gotowanie. Czas gotowania no minimum 1,5 godzinki. W następnej kolejności możemy sobie przesmażyć cebulkę. Jedną całą cebulę można dać i trzy ząbki czosnku. Wyciskamy go i na patelni przesmażamy razem z imbirem tartym. Mi to chwilkę zajmie, więc ja sobie to przygotuję. Wyciśniemy czosnek po jednym ząbku. Imbiru mniej więcej tak 10 gram startego na taką tą porcję. Nie będziemy ważyć, to waży pewnie jakieś 30 gram, to powiedzmy, że ja 1/3 z tego utrę i to już pewnie jest tyle.
tak zwany bulion z grzybków shiitake, sam bulion, bo grzybki sobie wykorzystamy później do zrobienia na słodko w sosie sojowym zagotowania, dobra? Na koniec wszystkiego namoczone grzybki shiitake puściły nam sok i mamy taki grzybowy shiitakowy wywar, 250 ml mniej więcej dolewamy tutaj. Te grzybki zostawiamy, bo my będziemy sobie je przygotowywać już później na słodko gotować w sosie sojowym. Za chwilkę o tym więcej szczegółów. To odkładamy, bulion się gotuje. Przesmażamy cebulkę z imbirem i z czosnkiem już włączamy. I to też, ale wspaniały zapach. Czuć czosnek, czuć imbir, cebulkę. To bardzo dobrze podkręca smak później, jak się to blenduje. Słuchaj, no dobry ten sok. Aha. Tylko, że kolor ma taki jakiś dziwny. Taki grzybowy trochę kolor. A grzybowy? Co tutaj zmiksowałaś? Słuchaj, dałam tutaj dużo owoców. Ananas, truskawka, marchewka, jabłko. Mhm. Dałam też szpinaczek i ten szpinak myślę, że tak go zabarwił. Jejku, co ja tam jeszcze wrzuciłam? No dużo rzeczy miałam. Ale grzyby wrzuciłaś, bo tutaj widzę jakieś grzyby, shiitake. Co z nimi robimy? A grzybki są do ramego, później do wykończenia. Tu mamy całe. I słuchajcie, właśnie teraz zaczniemy sobie, bo nam się wywar gotuje, zaczyna pyrczeć, ale zaczniemy sobie przygotowywać już te grzybki do wykończenia ramenu. Całe kapelusze, które były namoczone i ten wywar, który mieliśmy, który dolewaliśmy do bulionu warzywnego, teraz te całe kapelusze lądują w mieszance wody, pół na pół z sosem sojowym i jasnym, i też ciemnego dolewamy. A ja akurat już troszeczkę tu miałam dolanego sosu, bo będzie łatwiej, więc doleję trochę. I teraz jeszcze sosu sojowego ciemnego. Wszystkie proporcje oczywiście zapiszemy na początku, jak będziecie mieli przygotowywać, będą w liście. I teraz te grzybki gotujemy sobie dość długo. Tak minimum godzinkę. Mają być miękkie. Tutaj mamy 2, 4, 6, na 6 grzybków dodajemy. Połowę wody, połowę sosu sojowego, można dolać również ciemnego. I tak co najmniej z 2 łyżki cukru. I one się muszą pogotować, więc chwilkę im dajmy. I teraz mamy tak, kombu już fajnie chwyciło. Warzywka się robią coraz bardziej miękkie, więc już niedługo nam się skończy ten czas gotowania, ale pamiętajcie, że minimum 1,5 godziny, bo muszą być miękkie do zblendowania. Słuchajcie, bulion nam się już prawie zrobił, zagotował i wrzucimy sobie jeszcze, przepraszam, najpierw sobie wrzucimy jeszcze cieciorkę. 200 gram cieciorki dodajemy do końca, ona da taką fajną, gęstą konsystencję. Z bulionu wyciągamy części, takie jak kombu, por i seler naciowy. Tego nie blendujemy, to są rzeczy, które niestety możecie jakoś wykorzystać, jak jesteście zero waste, my też coś z tym zrobimy na pewno, ale tych rzeczy nie blendujemy. Blendujemy marchew, batat, dynkę Hokkaido, cieciorkę i całą resztę, która tutaj została, natomiast to wyrzucamy. Będziemy blendować ten bulion, używamy blendera zwykłego kuchennego, tylko robimy tak, że dość dużo czasu poświęcimy na to, żeby on był jednolity i miał kremowy. Taki kremowa konsystencja nie jest taka jak zupy krem, taka bardzo ścięta, tylko właśnie on jest taki pół na pół. Troszkę rzadszy, ale kremowy. Teraz tak, ten bulion mamy już zmiksowany, będziemy go przyprawiać pieprzem syczuańskim, który jest wspaniały, ma bardzo cytrynowy taki zapach i jest dość ostry, ale w ogóle nie wiem, czy wiecie o pieprzu syczuańskim, że on działa przeciwzapalnie, a również drętwieją dziąsła, jak się go używa. Bardzo często go używali do, jako lek tak naprawdę, na przykład przy bólu zęba. Ale generalnie jest aromatyczny, cytrynowy i my go dosypujemy tutaj odrobinkę, czyli szczyptę. A, 2 szczypty. Teraz tak, sól wędzona. Bardzo aromatyczna, fajna przyprawa. Uważam, że należy, każdy weganin powinien to mieć u siebie w kuchni do przyprawiania. Też dajemy taką ilość, no pół tej łyżeczki, bo on sam w sobie już od cieciorki, którą mamy, jest słony. I od, aha, i ostatnia rzecz, którą dodajemy, to pamiętacie, że przesmażaliśmy czosnek, cebulę i imbir. Mam to przygotowane, wrzucam to i zaraz jeszcze raz będziemy to blendować.
tylko się pogotuje troszeczkę. Czyli ta ilość, która tutaj była, ląduje w środku i to się jeszcze gotuje i będziemy blendować jeszcze raz. Czyli no, nie jest to szybki ramen, w ogóle żaden ramen nie jest szybki, ale ten jest najszybszy, bo wszystkie mięsne wiadomo, że kilka do 10, kilkunastu godzin się gotuje. Czyli tak, jak już wyjęliśmy te warzywka, dodajemy z przesmażoną cebulkę z czosnkiem i z imbirem do środka i później blendujemy. Na koniec jeszcze doprawiamy. Można spróbować, słuchajcie, czy wam taka, bo sól benzona też daje słony element, więc my mamy w przepisie również użycie sosu sojowego. Ja sobie to spróbuję. Dla mnie na przykład już jest wystarczająco słone, ale można podkręcić i dodać łyżkę sosu sojowego i w ten sposób on będzie bardziej słony. No i teraz już się zagotował, mamy gotowy bulion warzywny. Przechodzimy do następnego etapu, czyli do tego, jak przygotowujemy poszczególne składniki, które będziemy prezentować w ramenie. Grzybki zaraz będziemy kroić, które nam się ugotowały. Makaron ramen, który można u nas kupić w sklepie mrożony, bardzo fajny. Do tego mamy liść pak choja, glony nori, którym będziemy wykańczać. Tu jest musztardowiec z shichimi togarashi i tempeh, nasz tempeh, czyli tempeh, który wygląda w ten sposób. To jest soja oczywiście w batonie. To wszystko to jest soja, czyli podobnie jak tofu, tylko to ma taką konsystencję bardziej zbitą, bo są też ziarna wyczuwalne. To kroimy tak jak mięso mielone. Przesmażamy z naszą pastą taką gotową, którą również w delikatesach można kupić do bandian. Z cebulką, z czosnkiem, z imbirem, z tą pastą i wychodzi super mięso wegańskie, które my dodajemy później do wykończenia w ramenie. I oczywiście każdy ramen mięsny, ale i wegański powinien mieć tare. Czyli tare to jest taki sos, który nadaje smak danemu ramenowi. Jest tare miso, tare tantan i tak dalej na bazie pasty. Natomiast my tu mamy tak, pastę sezamową, którą sami przygotowaliśmy, ale można użyć również takiej pasty typu tahina i na przykład dodać sezam sprażony z olejem wymieszaną i tutaj ta pasta to jest pasta zmieszana, pasta chili z siambalem. Tutaj mamy siambal, widzicie takie papryczki, takie ziarenka papryczki, no to jest coś, co daje nam siambal. I to sobie mieszamy razem, to tare plus layu i dajemy na dno miski. Teraz już powinniśmy zacząć przygotowywać ramen, ale jeszcze nie pokroiliśmy grzybów, bo jak mówiłam o grzybach, to teraz trzeba zrobić grzyby. Dobra? Grzybki już mamy wyjęte, została nam woda, którą również możecie drugi raz wykorzystać i ugotować bambus, który jest przepłukany wcześniej i przelany wrzątkiem i wrzucamy i robimy sobie menme z tego, czyli bambus taki marynowany w sosie sojowym na słodko i to gotujemy. Gotujemy do pół godzinki. Teraz bambusik nam się ugotował. Zobaczcie, jaki ma kolor. Wyjmujemy go i to będzie ta nasza menma do wykończenia ramenu, ponieważ już powoli przechodzimy do kompozycji. Czyli mamy bulion gotowy, woda na makaron jest nastawiona i tyle nam wystarczy. Czyli tak, mamy menmę, tempeh mamy, mamy musztardowca posiekanego. To jest coś takiego, w naszych sklepach w każdym kupicie. To jest taka kapucha, która jest piklowana. My ją przesmażamy razem z shichimi togarashi, taka przyprawa japońska, cudowna. Myślę, że zastosowanie ma w wielu różnych innych daniach, nawet w sushi. I przechodzimy do krojenia grzybków, które mamy już ugotowane. Na takie plastereczki, one... Dobra. I teraz gotujemy makaron. Wrzucamy sobie całe gniazdko do gotującej się wody. Gotujemy 5 minut, ale mieszamy. Lekko mieszamy, żeby nie przywierał, bo on jest taki dość ciastowaty. 5 minut czekamy na to, żeby się ugotował. I zaraz będziemy robić całą aranżację w takiej oto pięknej misce. Są też w delikatesach, jakby to Błażej powiedział. Pak choi jest ważną rzeczą. Przed gotowaniem makaronu tak naprawdę możecie ten listek wrzucić do tej gotującej się wody. Możecie go też sparzyć w sitku gorącą. Ja wrzucę go teraz tu. No i słuchajcie, on już jest sparzony.
fajny zielony listek, wyciągamy, też go przygotowujemy sobie na talerzyku. Przed nałożeniem makaronu już prawie jest gotowy. O, właśnie, takie coś. O, i to jest już to, gruby się zrobił, jest poskręcany. Możecie go przecedzić, ja będę od razu nakładać, odcedzę sobie na szczypcach. I teraz tak, nakładamy do tego nasze tare, czyli sezamowe. W ten sposób. Tutaj dajemy tą pastę chili z siambalem wymieszaną. Na to dajemy makaron. Hop. On sobie chwileczkę odcieknie. Wkładamy go, ale będzie mi pomocy. I teraz będziemy nalewać bulion, a później dodać. Tu mamy kostkę. Robimy tak. Ależ on jest, ależ ten bulion jest super. Mam smaka na niego. Możecie rzadszy robić, więcej wody używać. Jak nie lubicie takich bardzo gęstych, to... Wystarczy nam tyle. Dajemy. Po kolei lecimy z musztardowcem albo z tempehem może najpierw. A nie zrobię to tak, zrobię to tak. Tutaj tempeh dajemy, wcześniej przygotowany, musztardowiec, grzybki shiitake, menme. A menma sobie koniec. Damy najpierw jajeczko w koszku. I tutaj pachczoja, który nam wykończy pięknie. A wykańczamy zawsze grona minori. Z boku wkładamy. I teraz posypujemy sezamem, dymką. Jak ktoś lubi ostrzejszy, można użyć oleju chili. Można też użyć, żeby podkręcić sezamowy smak, oleju sezamowego, dosłownie odrobinkę. I w ogóle możecie używać różnych sosów typu sos sojowy, żeby podkręcić później w trakcie jedzenia. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Piękna kompozycja, ale musimy ją niestety, bo tarę trzeba pod spodem wymieszać. Słuchaj, no niezłe jaja są z tymi ramenami. Bierz, próbuj, bo przecież jesteś żarłok. Mam nadzieję, że to dla mnie gotowałaś ten ramen. Tak? No wiesz co, chciałam też spróbować troszeczkę, ale jak zwykle mężczyźni mają pierwszeństwo, to co jedz. Niezłe jaja z tym ramenem. Słuchajcie, zapomnieliśmy o jajkach. Przecież jajek nie ugotowaliśmy. Jajka trzeba przygotować, oczywiście to jest opcja dla wegetarian, bo weganie mają z głowy. Już gotowy ramen bez jajka dodajecie, natomiast wegetarianie przygotowują sobie jajeczka na pół twardo, pół miękko powiedzmy, 6,5 minutki na wrzątku gotowane i później marynujecie to przez całą noc, może być pół nocy albo pół dnia w sosie sojowym, między innymi takim ciemnym, w sosie sojowym jasnym i do tego dodajemy mirin. Proporcje podamy na stronie, bo w zależności od ilości jajek będziecie sobie je powielać. I co jest? Ostry jest, nie? A, to jest ta pasta paprykowa. Co? No jest ostry troszkę, ale chyba ja jestem cieniarzem, jeśli chodzi o te... Wiesz co, bo ja dałam dużo tej pasty chili z siambalem i ona daje ostrość, a ja lubię ostre. Okay, nauczyłam się tego, nauczysz się i ty. Mam nadzieję, ale jest bardzo taki właśnie... Konkretny. Ziemniaczany od tej dyni mi się wydaje. Chyba właśnie... od batatów. Bataty tam też idą. Bataty, to właśnie, ci daje, tak. Mhm. Cieciorkas też powoduje, że on jest taki gęstszy, natomiast możecie, jak nie lubicie bardzo gęstych bulionów, to możecie sobie rozrzedzić, po prostu bardziej doprawić. Wszystko jest kwestią indywidualną. To jest przepis na nasz.
ramen, który podajemy na Królowej Jadwigi, na którego również zapraszamy na Woli Justowskiej. Królowej Jadwigi 219, Błażejek znowu wystąpił. Konsystencja ziemniaczana, powiedziałbym, tego wywaru właśnie, no chyba od bataty. Tam, poczekaj, bo coś tutaj mi nie gra. Ja tam tu czuję sezam. No taka zupa krem troszeczkę. No zupa krem. No. Jest ostre. Czujesz grzybki shiitake? Na razie tą czuję słodycz? Ostrość. Ostrość i słodycz ziemniaków. Mhm. Batatów, przepraszam. No skojarzenie, no mam takie skojarzenie. Jest ostry. Ja też zakaszlałam. A widzisz. No to możecie dodawać mniej pasty po prostu. Przesadziłam, bo lubię ostre, ale da się zjeść. Ale jajeczko, powiem ci, jest prima sort. Zapomnieliśmy o jajeczkach, a jajeczko jest wspaniałe. No ale już wiecie, jak gotować, przygotować wcześniej. A ciekawe, jak się robi jajka, a nie, ja wiem, jak się robi jajka wegańskie. Ale to jajka wegańskie? Da się zrobić. Da się zrobić, ale to jest wyższa... Co za czasy, co no za tak? czasy. Aha, jeszcze jedno, słuchajcie, bo właśnie to są takie dodatki, o których się zapomina, ale na przykład dla wegetarian opcja, jeżeli macie ochotę, możecie te narutomaki takie biało-różowe z tą, to jest takie galaretowate, tam jest dużo owoców morza, no bo wiadomo, że to tak jak pasztet, pokroić plasterki też dodać do ramenu. Nada to kolorytu, będzie ładnie wyglądał, a też można zjeść i w zależności od tego, czy jecie oczami, czy nie, one na pewno podkręcą kompozycję. Ja jem całym sobą, bo to wiesz, pryska, brzuchem jem. Zostaw trochę. Tobie? No. Nie no i teraz słuchaj, ty już musisz odpocząć po gotowaniu, a ja po nakręceniu muszę iść też... Słuchajcie, tak a propos, to przejdziemy do następnego gotowania. Na pewno chcemy się z wami podzielić naszym przepisem na bułeczki banh mi. Przygotujcie się, bo już w następnym odcinku ugotujemy karkówkę po azjatycku do bułeczek banh mi. Będzie ostro.